Halleluja. Dzień dobry. Jahwe Elohim jest dobry. Bo chciałem się tak podzielić tym, co widzę przy lekturze Pisma Świętego, kiedy sięgam do oryginalnych języków Pisma. Mianowicie, zobaczcie, że Ewangelia, ta, którą głosił apostoł Paweł czy sam Chrystus, według Biblii, ta Ewangelia była oparta na prawie i prorokach. Apostoł Paweł twierdził, że wierzył we wszystko, co jest w prawie i u proroków. Sam prorok Amos stwierdza w 3 rozdziale, że Jahwe nie czyni nic, dopóki nie objawi tego sługom, swoim prorokom. Prorok Izajasz w 2 rozdziale, w 3 wersecie mówi, że narody przyjdą kiedyś do Boga Izraela i będą chcieli się uczyć Jego dróg, bo Tora wyjdzie z Syjonu. Po prostu narody będą chciały słuchać nauczania Tory. I wiecie, kochani, że nigdzie w prawie u prorokach i u proroków nie ma takiej koncepcji stworzenia czegoś nowego przez Boga, a mianowicie tak zwanego Kościoła. Pomijając, jak to się nazywa, Kościół czy Eklezja, jakkolwiek, koncepcyjnie jest to zupełnie obce prawu i prorokom. Nie ma czegoś takiego jak nowe przymierze dla nowego ciała wierzących, tak zwanego Kościoła. Nie istnieje nic takiego w Biblii. Nie dajcie się zwieść. Miliony ludzi są zwiedzione. Tysiące pastorów, tysiące protestantów, miliony katolików, miliony protestantów. Ludzie są po prostu zwiedzeni, funkcjonując w obrębie takiego podwójnego, dychotonicznego myślenia, że istnieje tak zwany Izrael oraz tak zwany Kościół. Otóż to, co jest na Bliskim Wschodzie, nie jest Izraelem. W żaden sposób nie da się tego usprawiedliwić nauczaniem biblijnym. Jest to po prostu synagoga szatana. Zgodnie z tym, co Chrystus 2 razy wspomina w objawieniu świętego Jana, ci, którzy twierdzą, że są Judejczykami, wcale nie są nimi. To nie są Judejczycy. To są prozelici z różnych pogańskich narodów. Prozelici judaizmu talmudycznego. I po prostu, jak to coś można nazwać Izraelem? Nigdy nikomu do głowy nie przychodziło, żeby państwo judejskie nazwać Izraelem. Bo Judejczycy starożytni, faktycznie Judejczycy, wiedzieli, że tego się nie da tak zrobić, bo dlatego, że imię Izrael zostało przez Jakuba nadane synom Józefa, Efraimowi i Manasesowi. Nie ma Efraima, nie ma Manasesa, nie ma mowy o Izraelu. No, trochę trzeba wyjść z tego obłędu, pastorzy protestanccy. Większość pastorów protestanckich głosi obłęd. Kompletny nonsens. Głoszą tak zwany Kościół Pana Jezusa. Kompletny obłęd. Nie ma nic takiego jak Kościół w Biblii. Już William Tyndale o tym wiedział. 500 lat temu Biblie angielskie nie zawierały słowa Kościół, Church. Za to Williama Tyndale'a spalili na stosie. Potem dla politycznej poprawności, dla interesu króla Jakuba, król Jakub kazał wcisnąć to słowo na nowo do przekładu Pisma Świętego. A tak naprawdę William Tyndale dobrze przełożył Nowy Testament. I will build my congregatio. Ja zbuduję moje zgromadzenie, mówi Chrystus Pan. O jakim zgromadzeniu mowa? Oczywiście o drzewie oliwnym, czyli również inny obraz, to jest winnica Pana Zastępów, czyli mowa o domu Izraela. 5 rozdział Księgi Izajasza. Winnicą Pana Zastępów jest dom izraelski. Więc wy wszyscy pastorzy jesteście winni, że zwodzicie ludzi, bo ludzie wam ufają. Niewielu ludzi się wyzwala spod wpływu tego ducha czarnoksięstwa, tego systemu kontroli. Taki jeden z drugim nazywa się pastor i robi wrażenie na prostych ludziach i manipuluje. I ludzie wierzą, ufają takiemu. Wy ludzie musicie sami wiedzieć, co jest napisane. Dlatego, że nowe przymierze według proroka Jeremiasza, 31 rozdział, to jest Tora w sercu człowieka. Że Jahwe Elohim wkłada Torę do serca człowieka. To jest nowe przymierze. Halleluja. I że nikt nie będzie pouczał jeden drugiego, poznaj Jahwe, bo wszyscy będą mnie znać. Od największego do najmniejszego. A grzechów ich nie wspomnę już więcej.
To jest cytat z 31 rozdziału Księgi Jeremiasza. Tam jest mowa o nowym przymierzu dla domu Judy oraz dla domu Izraela, czyli dla Zjednoczonego Królestwa Izraela. Dlatego się uczniowie pytali Chrystusa, i te słowa są zapisane w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale: Panie, kiedy odbudujesz Królestwo Izraelowi? Nie wasza to rzecz, odpowiedział im, znać czasy i chwile, które ojciec w swojej mocy, w swojej władzy ustanowił, ale weźmiecie energia, moc od Ruach HaKodesh, od Duchy Świętej, i wtedy, gdy ta moc przyjdzie od niej na was, weźmiecie tą moc, będziecie moimi świadkami. Bez mocy Ruach HaKodesh, tak zwanego Ducha Świętego po polsku, a po hebrajsku Duchy Świętej, bez jej mocy, to wszystko jest martwa religia. Politycznie poprawne gadanie. Pan Jezus założył Kościół. Nieprawda. Dlaczego kłamiecie, pastorzy? Dlaczego kłamiecie bezczelnie? Tkwicie w kłamstwie, pokochaliście kłamstwo. Pismo mówi jasno, objawienie Jana, że kto pokochał kłamstwo i czyni je, spędzi wieczność w jeziorze ognia i siarki. No po co wam to? Po co być zesmażonym na skwarki w jeziorze ognia i siarki? Alelujahua. Po co? Opamiętajcie się i nawróćcie. Chrystus Pan powiedział, 8 rozdział Ewangelii Jana: jeżeli wytrwacie w słowie moim, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Prawda, mamy w Jego słowie trwać, a nie w pokręconych przekładach Jego słów, w manipulatywnych przekładach Pism Świętych. Należy po prostu wrócić do oryginalnego tekstu Pisma Świętego i starać się, chociaż starać się odkryć, co naprawdę Chrystus Pan miał na myśli, kiedy mówił, że On zbuduje coś. Co zbuduje? Eklezja. Co oznacza słowo eklezja? Jak zostało słowo eklezja przetłumaczone w Septuagincie, w Starym Testamencie? No po prostu trzeba ruszyć głową trochę. Nie być leniwym, konformistą, dopasowywać się do atmosferki religijnego otoczenia, tylko zacząć trochę samodzielnie myśleć. Ruszyć tą głową w końcu, nie? Hallelujahua! I właśnie to jest Ewangelia. Ewangelia musi być zgodna z prorokami, z prawem. Ewangelii głosił Chrystus Pan w 1 rozdziale Ewangelii Marka. Jest tam napisane, że wzywał Żydów do nawrócenia, do opamiętania się. Przybliżyło się Królestwo Boże, dlatego się opamiętajcie, się nawróćcie. To jest Ewangelia. Co on głosił? Głosił coś, co Żydzi znali z proroka Izajasza. Ewangelia proroka Izajasza. Jest dużo tego u proroka Izajasza, Ewangelii. O czym mówi Ewangelia proroka Izajasza? No to trzeba czytać tego proroka Izajasza dużo, często i gęsto, żeby zacząć to widzieć. Co to jest Ewangelia? Zauważcie, że Chrystus Pan w 1 rozdziale Ewangelii Świętego Marka nie mówi nic na temat swojej śmierci krzyżowej ani zmartwychwstania. To nie była jeszcze pora, żeby o tym mówić. Ale mówi Ewangelię Królestwa Bożego, więc co to jest ta Ewangelia Królestwa Bożego, tak? Jeżeli to nie jest mowa o śmierci i zmartwychwstaniu Syna Bożego, a On już głosił Ewangelię. Już na początku Ewangelii Marka. Zobaczcie, sprawdźcie, co tam mówił. Opamiętajcie się, bo się przybliżyło Królestwo Boże i wierzcie w Ewangelię. Czym jest ta Ewangelia w takim razie? Jest ona u proroka Izajasza. Filip głosił Ewangelię, wyszedłszy z proroka Izajasza, głosił eunuchowi królowej etiopskiej. Chrystus Pan, kiedy zaczął swoją służbę, rozpoczął od cytowania proroka Izajasza, tak? Apostoł Paweł, 28 rozdział Dziejów Apostolskich, przez cały dzień przekonywał Żydów w Rzymie o Jezusie Chrystusie na podstawie prawa i proroków, a nie swoich listów. Jeden z drugim po prostu protestant, taki śmaki owaki, pastor, lider, próbuje mnie przekonać o Ewangelii i o Jezusie Chrystusie na podstawie listu do Galatów. Kompletnie ignorując to, co Ewangelii mówi prorok Izajasz. I co się dzieje wtedy? Dokładnie dzieje się to, o czym mówi drugi list Piotra, 3 rozdział, 15 do 17 wersetu. Niedouczeni ludzie kompletnie na opak wyjaśniają listy apostoła Pawła. Kto to są ci niedouczeni? Pastorzy protestanci. Między innymi. I kler katolicki to już. Ciemnota babilońska kompletna. A pastorzy? Ślepi przewodnicy ślepych. Ale Bóg powstaje Jego światło w nas, w prostych ludziach, w takich jak ja. I potem się mogą jeden z drugim dziwić. Skąd ta jego uczoność, skoro seminariów nie kończył?
skoro są to ludzie nieuczeni, skąd ta ich mądrość? Jak jest w dziejach apostolskich reakcja była tych faryzeuszów, saduceuszów, uczonych w pismach na przemowę apostoła Piotra? Skąd ta uczoność ich? Skoro są to ludzie prości, po grecku idiotes. Skoro ja jestem idiotes, skąd moje zrozumienie Słowa Bożego? Z nieba. Od Ruach HaKodesh. To jest to, co Chrystus Pan obiecał. Poślę wam nauczyciela, nauczycielkę de facto. Ona wprowadzi was we wszelką prawdę. Kto to robi? Bóg osobiście. On sam. We własnej osobie. Hallelujah. To jest właśnie istota nowego przymierza. Że każdy, kto żyje w tym nowym przymierzu, słyszy bezpośrednio, bez żadnych pośredników. Tak jak w biznesie, chcesz wyeliminować pośredników, bo tracisz na każdym pośredniku. Chcesz dotrzeć do źródła, do samej fabryki. Gdzie jest ta fabryka mądrości objawienia? U samego Boga, Stwórcy. Jak mówi apostoł Paweł w liście do Tymoteusza. Jest tylko jeden człowiek pośrednik między Bogiem a ludźmi. Jeden człowiek. Chrystus Jezus. Pomazaniec Jezus. Jahusza Mesijach. Jeden. Jahusza Ha Mesijach. Jezus Chrystus. Jezus Mesjasz. Czyli tak naprawdę kto? Syn Boży, czyli Bóg, który przywdział ludzką postać. Bóg w postaci człowieka. To nie jest człowiek. To jest Bóg, który przywdział postać człowieka. Nie dajcie się zwieść. Chrystus Pan nie jest człowiekiem. Przyjął tylko ludzką postać. Ciałość dla mnie przysposobił. Ofiar krwawych nie chciałeś, ale przysposobiłeś dla mnie ciało. Taki jest proroczy głos Syna Bożego w pismach prorockich. I on to ciało, które Ojciec dla Niego przysposobił, które Syn Boży wziął z ludzkiej kobiety, z Marii, Miriam, tak? On to ciało złożył w ofierze za nasze grzechy. Abyśmy więcej już grzechom nie służyli, ale byli teraz już nie niewolnikami grzechu, ale niewolnikami sprawiedliwości Bożej, czyli wykonawcami przykazań Bożych. Czyli chodzili w wierze. Bo najpierw musi uwierzyć, że to, co mówi dekalog, to jest wola Boga. I żeby czynić tą wolę. Bo jeżeli ja w to nie uwierzę, nie będę tego robił, no nie? Proste. Po co to tak komplikujecie, pastorzy? Jak tak, dojdziesz do czwartego przykazania dekalogu w rozmowie z tymi pastorami, to się nie zdziw. Bo wtedy zaczniesz być oskarżany o legalizm. Tak? Nie kradnij, okej. Okay. Nie cudzołóż, okej. Okay. Ale nie łam szabatu? O, jesteś legalista. No co za hipokryzja bezdenna. Nawet gdybyś... Posłuchajcie, wy, którzy zachowujecie szabat. Gdybyś chciał zachowywać szabat bez wiary, to się Bogu nie podoba. Musisz wierzyć, że Bogu się podoba, że ty zachowujesz Jego przykazania i że się spodziewasz nagrody wtedy od Boga. Spodziewasz się Jego przychylności. Spodziewasz się, że to sprawia Mu frajdę, kiedy patrzy na ciebie, kiedy ty jesteś Mu posłuszny. To ma sens! Bez wiary nie można się podobać Stwórcy. Bo człowiek, kiedy do Niego przychodzi, musi uwierzyć, że On istnieje i że wynagradza tych, którzy Go kochają, którzy są Mu posłuszni, którzy Go szukają. Tak? Proste to jest. No nie jest skomplikowane. Chodzenie w wierze jest proste. Nie jest skomplikowane. Może być trudne, może nie być łatwe, ale nie jest super skomplikowane. Po prostu wierzysz, czynisz. Zachowujesz szabat, bo jest sobota. I co wtedy? Nie idziesz do pracy. I co? Wołasz do Boga o zaopatrzenie. I co? I wszyscy na ciebie dookoła zgrzytają zębami. Czemu? Bo nie jesteś z tego świata. Hallelujahła. Bo zaczynasz serio traktować to, co Bóg powiedział w Biblii. I zaczyna to wkurzać wszystkie demony dookoła i duchowe zwierzchności. I te nerwy świata duchowego zaczynają się manifestować przez twoje otoczenie, przez ludzi również. Proste. Nie jest to skomplikowane. Co wtedy robić? Na kolana wołać do Boga. Wstawiać się za tymi ludźmi wszystkimi, ślepymi, żeby Jahoalach im otworzył im oczy. Ruach HaKodesh, żeby oświeciła ich i przekonała ich o ich grzechu. Sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie uwierzyli w Jahusza Mesijach. A kto to jest Jahusza Mesijach? To jest Logos Boga, to jest mówca Boga. To jest mówca naszego Ojca. Rzecznik prasowy rządu niebiańskiego. Halleluja! Logos!
Na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Logos. Mówca. Stwórcy naszego. Reprezentant. Rzecznik prasowy rządu niebiańskiego. Cokolwiek jest napisane w Biblii, to jest Jezus Chrystus, Jahusza Mesjach, bo Jego wieczne imię jest Słowo Boga. Więc jak można wierzyć, mówić, że wierzę w Jezusa, a jednocześnie nie wierzyć w to, co jest napisane? Się po prostu nie da. Jahusza Mesjach 3 razy powiedział diabłu, kiedy był kuszony na pustyni: diable, napisane jest. 3 razy cytował mu Stary Testament. Jeżeli nie znasz dobrze pism Starego Testamentu, prawa i proroków, człowieku, z czym do ludzi wtedy? Nie da rady! Biblię trzeba czytać od początku, no, żeby nie zgubić wątku. Hallelujah. Kochani, niech nas Jahwa Elohim błogosławi i myślenie nasze naprawi. Drogi słuchaczu, oglądaczu, zarówno twoje, jak i moje. Wszyscy jedziemy na równym poziomie, tak? Wszystkich nas czeka ten sam koniec. Albo po lewicy, albo po prawicy. Albo kozły, albo owce. Albo wieczne potępienie, albo wieczne zbawienie, tak? I ten wybór to do nas należy, komu chcemy służyć. Czy wypełniać wolę naszego Ojca, który jest w niebie? Jego wolę? Jak poznać wolę Boga? List do Rzymian, 2 rozdział, jest napisany: pouczony prawem Boga znasz Jego wolę. Jaki temat w ogóle dla tych wszystkich pastorów, te różne długaśne kazania, jak poznać wolę Bożą? Pouczony prawem Boga znasz wolę znasz Jego wolę. Pouczony Jego prawem. 2 rozdział listu do Rzymian. Proszę bardzo, możemy znać wolę Boga, pouczeni Jego prawem. Proste? Proste. To nie są super skomplikowane rzeczy. Ludzie, nie dajcie się zwieść wszystkim temu całemu systemowi, który stwarza wrażenie, że pełnienie woli Bożej to jest coś tak skomplikowanego, że potrzebujesz jakiegoś fachowca, specjalisty, żeby ci wyjaśnił Biblię. To jest nieprawda. Wszystko, czy kogo naprawdę potrzebujesz, to Ruach HaKodesz, o której Chrystus powiedział, że On ją pośle na świat, aby ona nas uczyła i wprowadzała nas we wszelką prawdę. I jej obecność jest dostępna dla każdego z nas. A teraz jeszcze na marginesie. W modlitwie, w prostej modlitwie można przyjść i prosić o zrozumienie, o objawienie. Po to ona jest posłana, aby przekonywać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I ona chętnie to zrobi, jeżeli człowiek jest otwarty. I na koniec jeszcze, bo pewnie niektórym ludziom będzie nie w smak, to, że ja mówię o tak zwanym Duchu Świętym, mówię ona. Tylko weźcie, kochani, pod uwagę, że w języku hebrajskim Ruach HaKodesz to jest rodzaj żeński. Natomiast w języku, przechodzimy do języka greckiego, okazuje się, że pneuma, pneuma, czyli duch, w języku greckim to jest rodzaj nijaki, tak jak po polsku dziecko. Więc zobaczcie, jak zmieniamy język, nagle co? Rodzajnik się zmienia. Nagle co, płeć ducha się zmienia? To w polskim duch jest facetem, w greckim jest rodzaju nijakiego, jak dziecko, to, pneuma. A w języku hebrajskim to jest ona, ruach. To musimy w końcu się zdecydować, jeżeli chodzi o tożsamość osób Boga. Który język jest oryginalnym, pierwotnym językiem Bożego objawienia, tak? I dlaczego? Ja wiem, że to jest hebrajski, starohebrajski, nie współczesna hybryda mazorecko jakaś tam, tylko starohebrajski język. I dlatego, że w języku hebrajskim te wszystkie imiona postaci przedpotopowych mają prorocki charakter, mają prorocką wymowę. W języku hebrajskim one mają sens. Inaczej są tylko jakimś tam imionami. Ale w języku hebrajskim one mają konkretne znaczenia, konkretną wymowę. Przedpotopowe imiona tych wszystkich ludzi, którzy są ważni w biblijnej historii zbawienia. Są tam wyliczeni w Księdze Rodzaju. Hallelujahła. Takie wideo. Hallelujahła. Że po prostu Ewangelia to jest to, o czym mówił prorok Izajasz. Że Bóg jest gotów wybaczyć grzechy człowiekowi, jeżeli człowiek zechce się opamiętać, uznać jego autorytet i jego władzę. To jest właśnie Ewangelia. Gotowość naszego Stwórcy do wybaczenia naszych grzechów.
i to w bezpośrednim naszym przyjściu do Stwórcy, bez żadnych pośredników, bez żadnych kościołów, bez żadnych fachur od religii, ani pastorów, ani księży, ani jakichś papieży, ani innych wymyślonych przez ludzi systemów kontroli drugiego człowieka. Wolność, którą oferuje nasz Stwórca, polega na tym, że my bezpośrednio możemy z Nim mieć kontakt, rozmawiać z tym, który nas stworzył, zna nas na wylot i poznać Jego samego i siebie samych przez to w Nim. To jest właśnie dobra nowina. I że dlatego, żeby nas jeszcze tym bardziej w tym utwierdzić, przekonać, uwolnić od potępienia diabelskiego tu w naszej czaszce, to posłał na ziemię swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Żeby zamknąć diabłu paszczę. Żeby więcej nie potępiał, nie oskarżał. Żebyśmy mogli być raz na zawsze uwolnieni do służenia naszemu Stwórcy w wolności ducha. Nie z potępienia, ale z miłości i z wdzięczności. Za to, że zbawił nas już 2000 lat temu na Golgocie. I nic nie można do tego dołożyć. Jego ofiara jest doskonała, raz na zawsze, niepowtarzalna. Żadna ofiara mszy świętej nic tu już nie dołoży i nie pomoże. Można sobie po prostu machnąć ręką na ten cały katolicyzm. I na protestantyzm też. Bo kładą różne dziwne rzeczy na uszy ludziom. Ale nie wolno machnąć ręką na to, co mówi Prawo Boże oraz prorocy. I taka jest kolejność, że żeby dobrze zrozumieć pisma Nowego Testamentu, należy uważnie studiować najpierw prawo i proroków, bo tam są położone fundamenty pod zrozumienie hebrajskiego myślenia apostołów i Chrystusa Pana. Jeżeli przyłożymy nasze greko-rzymskie myślenie do pism Nowego Testamentu, to wychodzą z tego kompletne nonsensy. No i niestety większość pism Nowego Testamentu jest tak bezsensownie przełożona na nasze współczesne języki. I robi to wielkie zamieszanie w głowach ludzi. Halleluja! Chwalmy naszego Króla. Jahusze Mesjasza. Niech na Jego imię każdy demon się przestrasza. Zwłaszcza ten demon religii. Halleluja! Niech nas Bóg błogosławi i nasze drogi naprawi. Kochani, do usłyszenia, do miłego zobaczenia w następnych wideo.